Podczas otwartej debaty z udziałem mieszkańców bydgoskiego przedmieścia zabierali głos i przeciwnicy, i zwolennicy decyzji o wpisaniu tej części miasta w całości do rejestru zabytków. Obszar jest całej dzielnicy i dzielnica nie może być podzielona bez względu na to, czy ma dobre rzeczy, czy ma złe, a ma bardzo dużo rzeczy dobrych historycznie. I chodzi o to, że jeżeli ją wpiszemy jako całość, proszę pana, to nie będzie tych następnych złych. Jednak od decyzji wojewódzkiego konserwatora zabytków złożono odwołania do ministra kultury i dziedzictwa narodowego. Nie jesteśmy przeciwni ochronie zabytków, ale uważamy za absurdalne poddanie ochronie budynków z wielkiej płyty. Wiemy, że wpisanie tego terenu, całego osiedla wybudowanego z wielkiej płyty, będzie powodowało utrudnienia w modernizacji czy remontach budynku, czy urozmaicania terenu, na którym te budynki są usytuowane. Od decyzji wojewódzkiego konserwatora zabytków odwołanie złożył także Toruński Urząd Miasta. Zgadzając się z tym, że trzeba dbać o zabytkowe części bydgoskiego przedmieścia, magistrat podkreśla, że zapisy o ochronie zabytków muszą być precyzyjne. To tą staranność w przygotowaniu ochrony w postaci obszarowego zabezpieczenia konserwatorskiego chcemy zadbać. I dlatego prosimy wojewódzkiego konserwatora, a także ministra kultury, aby rozpatrzył nasze propozycje dotyczące bardziej starannego i z większą dbałością przygotowanego wpisu. Ostateczną decyzję co do obszaru na bydgoskim przedmieściu, który zostanie wpisany do rejestru zabytków, podejmie minister kultury i dziedzictwa narodowego.